chwał też Matce Świętej kiedyś odmawiano. 150 róż do jej stóp rzucano. Tak powstała nazwa z tych róż upleciona, która wraz z modlitwą wszelkie zło pokona. 8 sierpnia świętego Dominika wspominamy. Pierwszy cud różańcowy w Tuluzie ogłaszamy, gdzie różaniec poruszył ludzkie sumienia i doprowadził wielu ludzi do nawrócenia. W blasku kolorów sierpnia historia sławi świętego Dominika. Cud objawienia Matki Bożej sprawił, że różaniec święty po świecie rozsławił. Uważany jest za pierwszego apostoła różańca. Maryja objawiła mu, że jeśli chce zdobyć zatwardziałe dusze i pozyskać je dla Boga, powinien głosić jej psałterz. W ten sposób Dominik nawrócił całą południową Francję.